Witajcie kochani, jakby dzisiejszy film znowu będzie odpowiedzią na pewien film kolegi, waszej koleżanki, z którą ostatnio kręciliśmy film, w którym po prostu ją wyjaśniałam. Jeżeli ktoś nie jest w temacie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, odsyłam was do tego filmu, abyście po prostu go obejrzeli, zanim zaczniecie oglądać ten materiał, bo myślę, że tutaj wasza opinia mimo wszystko też jest znacząca, więc odsyłam was do tego filmu. Także generalnie, jak widać, tutaj niektóre osoby po prostu nie umieją sobie poradzić same z problemem, które same stworzyły. I tutaj ja nie będę mówić, że ja stworzyłam problem, bo to nie ja stworzyłam problem, co udowodnię po raz kolejny. Mówiłam, ja w swoich filmach opieram się na faktach i na prawdzie, a prawda zawsze się sama obroni, więc jedynie napotoczę wam wszystko. Szczerze mówiąc, to jest drugi i ostatni film, jeżeli chodzi o tą sprawę. Dlaczego? Powiem wam to w dalszej części filmu, na samym końcu. Chciałabym zaznaczyć, żebyście tutaj oglądali do końca i żebyście się tutaj mega skupili, jeżeli jesteście zainteresowani tą sprawą, ponieważ teraz odpowiem krótko i na temat na pewne kwestie tutaj kolegi, który nagrał obronny film dla swojej koleżanki. Idziemy na jego jakby zarzuty. Chcę tutaj oglądać twojego filmu całego od A do Z, jeżeli ktoś chce, niech sobie go obejrzy, ale jakby to nie do tego zmierza. Głównie skupię się na tych pytaniach, które mi zadajesz i tym, jak się do mnie zwracasz. Chociaż widzę, że ty tak samo robisz względem moich filmów, więc jakby po co mam angażować się aż tak bardzo. Także pierwsza część filmu będzie skupiała się na tym, że po prostu odpowiem Bartkowi na jego zarzuty, a druga część filmu będzie skupiała się na dowodach, które zebrałam w tej sprawie. I jakby tak, skupcie się, bo możecie się zdziwić, jak bardzo niektórzy mają parcie na szkło. Także oglądamy film Bartka. Cześć, siema, Osken i witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy komentować bardzo śmieszną sytuację. Ogólnie sprawa dotyczy mojej znajomej. No cóż, nie podoba mi się za bardzo zachowanie drugiej strony. Natrafiłam na filmik 20-letniej youtuberki o nazwie Paulisia. Nie byłoby w tym nic. Oczywiście pierdy zawsze są fajne. 23 lata. Wyrąbane, że 20. 23. Musi to być podkreślone. A potem... No i rzeczywiście ten typ montażu nie każdemu się podoba, ale to jest YouTube i jakby każdy może robić to, co chce. A tutaj nie chodziło o to, że mam 23 lata, tylko o coś innego, ale zaraz do tego przejdę. Komentujesz już to, że mam 23 lata, już ona kręci filmik na mnie i dalej uważam, że to był filmik na mnie, nie oszukujmy się. No to powinna sprawdzić, ile mam lat. Powiedziała 20-letniej, nie powiedziała, która miała 20 lat, kiedy kręciła ten film. Powiedziała, że mam 20 lat i to jest jakby różnica, więc po prostu ją najzwyczajniej w świecie poprawiłam. Druga kwestia. Ten bąk jest po prostu moją reakcją przyśmiewczą, ponieważ zwróćcie uwagę na to, że tak, wyśmiewam ją w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto kręci filmik o mnie na temat mojego filmu, umie nawet poprawnie powiedzieć mojej nazwy, więc stąd wzięła się taka, a nie inna moja reakcja i myślę, że to jest logiczne. Zresztą widać też, że nawet w opisie jej filmu w dalszym ciągu pisze Paulisia. Ty też zwracasz się do mnie jako Paulisia, a ja nie nazywam się Paulisia, tylko Paulusia. Tak się nazywa mój kanał. Więc jakby wydaje mi się, że tutaj w pewnym sensie też robicie to celowo. Wydaje, że w ten sposób próbujecie mnie sprowokować do tego, abym wam to po prostu powiedziała. To jest nieprawda, ale do tego zaraz dojdziemy. Nie w życiu was nie okłamałam ani nic z tych rzeczy. Też do tego przejdziemy. I tutaj kolega narzuca mi, że ja okłamuję swoich widzów i nie uwierzycie, co jest powodem tego, że on twierdzi, że ja okłamałam swoich widzów. Także patrzcie dalej. No to jest perfidne zagranie, bo nie jakby odpisałam jej w taki sposób. Skleiła taki fragment, a prawda jest taka, że ten komentarz został edytowany. Wow, edytowany. Tylko szkoda, że zedytowana tam została literówka. Tutaj cała treść pasuje do twojej odpowiedzi, więc jakby nie rozumiem. A poza tym, jeżeli to zostało zedytowane, proszę bardzo, ty możesz to sprawdzić. Jeżeli komentarz został zedytowany, możesz sprawdzić, jak wyglądała ta edycja. Proszę bardzo. Czekamy. Nie okłamuję swoich widzów. Czekamy. Kolega po raz kolejny zarzuca mi kłamstwo, a prawda jest taka, że ja próbowałam właśnie sprawdzić, próbowałam zdobyć jakby tą informację. Ten komentarz wcześniej wyglądał, no ale jakby po prostu nie wiem, czy mój YouTube jest jakiś inny, zbugowany. Ja po prostu nie jestem w stanie tej informacji uzyskać, ponieważ po prostu ona się nie wyświetla. I jeżeli nawet mi w to nie wierzycie, mogę wam pokazać prostym sposobem, czyli po prostu pokażę wam to, komentując jakikolwiek inny film. Okej, także bierzemy sobie pierwszy, lepszy jakiś mój film, przykładowo ten.
komentujemy sobie po prostu jako tako. Dupa, dupa, dupa. Okej, okay, skomentuj. Teraz ten komentarz sobie edytujemy. Dopiszemy sobie XD. Przykładowo. Już nawet tutaj nie komentujmy tego, że napisałam po prostu to, nie mam, nie chcę mi się myśleć. I teraz tak. Dupa, 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 dupa. XD. Wcześniej było dupa, 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 ok? Tutaj jest informacja, że komentarz został edytowany. Po kliknięciu w tą informację wyświetla nam się cały czas taki sam komentarz. I nie jestem w stanie tutaj zobaczyć, jak ten komentarz wyglądał wcześniej, więc... Także widzisz tutaj, no na tej podstawie mogę też pokazać, że no naprawdę nie wiem jak. Nie wiem jak sprawdzić ten komentarz, w związku z czym go nie sprawdziłam, bo po prostu cały czas będzie się wyświetlać ta sama informacja, co była wcześniej i nie da się tego sprawdzić. Jeżeli umiesz to sprawdzić, no to powiedz mi jak, bo ja nie wiem jak mam to sprawdzić, także myślę, że to od tym względem tyle w temacie i myślę, że to jest mega słabe, żeby mówić, że okłamuję swoich widzów na takiej podstawie, bo nigdy w życiu nie okłamam swoich widzów i nigdy w życiu nie pozwolę sobie na to, żebyś tak mówił. Widzieliście tą reakcję? Tutaj, gdzie oczami tak macha. Jeżeli chodzi o moją reakcję w tamtym momencie, trudno mi się dziwić, skoro widziałam i jakby miałam zaraz skomentować, że typiara, która nakręciła właśnie ten filmik, cały czas jakby przeistaczała fakty, czyli ja powiedziałam jedno, ona zarzuciła mi drugie, co nie było zgodne z prawdą, więc no chciałabym zobaczyć w tym momencie, jak ty byś zareagował na takie coś, jeżeli ktoś przekręca twój film, a potem narzuca ci, że ty powiedziałeś coś innego. Także myślę, że sam sobie można to odpowiedzieć. Tutaj posklejałam wszystkie te jego, te same jakby oparte na tej samej podstawie treści, które po prostu odnoszą się do jakby tego samego, więc jakby, no oglądajmy dalej. Nie rozumiem tego, dziewczyno. Co ty chcesz udowodnić? Możesz, to czy spoko, udowadniasz, że Natalia trochę ten... trochę w złe pole się wpieczyła. Właśnie o to chodzi. Opowiedziałaś swoją historię, a Natalia na twoim przykładzie obaliła parę mitów. Myślisz, że ten film jest stricte o tobie? Nie, on nie jest stricte o tobie. Natalia tutaj sama oznaczała w filmie obala mity. Bezpieczny piercing. Ten film nie jest stricte o tobie, mimo tego ty myślisz, że jest o tobie. A tak na serio to... Co? Jakby ten film nie jest stricte o tobie, ale ty myślisz, że jest o tobie. Ty sama stworzyłaś sobie tą dramę. Myślałem, że to będzie jakiś rzetelny komentarz, jakoś będziesz się na to odpowiadać, ale nie. Ty po prostu, ty teraz właśnie manipulujesz widzami. Chcesz pokazać, że Natalia jest tą złą, ale to nieprawda. Przede wszystkim pytasz się mnie, co chcę udowodnić. Ja chcę udowodnić to, że po prostu film, który nakręciła dziewczyna, jest niezgodny z tym, co nakręciłam ja. I że montaż tego filmu jest tak zmanipulowany, aby przedstawić mnie w zupełnie innym świetle. Po drugie, nie mów mi, że ja manipuluję swoich widzów, bo w przeciwieństwie do ciebie i do twojej koleżanki, cały jej film obejrzałam od A do Z, więc nie było tam możliwości zmanipulowania swoich widzów ani nikogo. Tak naprawdę cały czas oglądałam jej film, nie ucięłam ani jednej sekundy z jej filmu, w przeciwieństwie do was. Dajesz mi rację, że Natalia trochę przesadziła, bo przesadziła właśnie tym zagraniem, że po prostu przemontowała film na takiej zasadzie, że wyszło zupełnie co innego niż to, co ja mówiłam. I tutaj już zwracasz się też do mnie na zasadzie, że ona tylko nagrała film, którym obala mity i ten film nie jest o mnie. Przepraszam bardzo, tak tylko na potocze jeden z wielu dowodów. Kilka dni temu natrafiłam na filmik 20-letniej youtuberki o nazwie Paulisia. Postanowiłam przeanalizować sobie jej film. No i jeszcze może ten... To, że ona się zasłania tym, że nazwała ten tytuł inaczej, nie zmienia to faktu, że dalej kręci filmik o mnie. I ona nawet mówi coś do mnie. I w trakcie mówienia do mnie zarzuca mi rzeczy typu na przykład, że stal chirurgiczna i tak dalej. Cały czas zarzuca rzeczy, których nie powiedziałam mówiąc do mnie. A jeżeli nawet chciała zwrócić się na podstawie mojego filmu, powinna była pierw powiedzieć to, co jest na moim filmie, a dopiero potem komentarze tego typu dorzucać, bo w tym momencie ona wprowadza ludzi, widzów w błąd. Osoba, która ogląda ten film, wychodzi z założenia, że to ja to wszystko powiedziałam, że to ja takowe mity gadam, a już pomijam sam fakt, że tak jak już wcześniej mówiłam,
cały czas i będę to powtarzać w kółko. Ja nie wypowiadałam się jako ekspertka. Ja nie mówiłam, co należy stosować. Ja jedynie powiedziałam i opowiedziałam, jak to wyglądało u mnie. I to, że ona mnie zaatakowała i to był atak, nie oszukujmy się. Co udowodnię w dalszym ciągu, oglądajcie dalej. To jest po prostu, jakby czego innego się spodziewaliście z mojej strony. Twój sposób mówienia do mnie i sposób zwracania się jest tak chamski i tak arogancki, że od samego patrzenia na ciebie po prostu czuję niesmak i myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Oczywiście, Natalia to dosłownie, jeżeli podejdziecie do Natalii, to ona wam od razu łokietą wpierdolnie, no i tyle, no, po was, leżycie. Jak ona ma pokazać poczucie, że jest lepsza, wyższa? Co to jest za komentarz? Nie pokazuj, że jesteś lepsza, wyższa, nie mrugaj tak oczami. Nie musi ktoś słownie powiedzieć, że jestem głupia, tempa, czy tak jak to nazwałeś, idiotka, bo powiedziałeś to w swoim filmie. Tego powiedzieć dosłownie. Czasami wystarczy czytać z mimiki czyjejś twarzy. Ja bardzo znam się na mimice twarzy i to jak ona opowiadała i to jak ona się zwracała, wystarczy spojrzeć na jej twarz i na to jak ona się zwraca, jakie ona robi w tym miny. I już w tym momencie ona mnie obraża po prostu samą swoją postawą. I jeżeli tak bardzo dociekasz się, abym ci to udowodniła, to po prostu wkleję tutaj parę fragmentów, przykładowo jak ona przewraca oczami, jak ty to nazwałeś. Ucie używa się trybioty. Ale ty się znasz, ty wiesz najlepiej. Co? Tak. Przypomnę ci, że ty sama mówiłaś octenisept na swoim filmie, octenisept. Jakbyś chciał i sprawdził, to ja na swoim filmie powiedziałam to, jak się czyta. I nie byłam pewna, czy mówię to dobrze, co zresztą powiedziałam też na swoim filmie. Przynajmniej tak, jak się to czyta. Czyli wystarczająco jakby pokazałam, że nie jestem pewna, jak to się wymawia, tak? Po prostu przeczytałam tak, jak jest napisane. Octenisept, przynajmniej tak jest napisane, jest to... Wszystko, co się dało, no. Ty nawet nie wyciągasz z kontekstu. Ty manipulujesz widzami. Natalia nie manipuluje, ona nie ma w tym żadnego celu. Jakby chciała mieć promo, to oj, uwierz, miałaby niezłe promo na kanał. A jakby mnie to śmieszy, że ty w ogóle zareagowałaś na tą dramę. Masz kanał 11 tysięcy widzów i... Jakby ja bym miał w to wyrąbane. Widzisz, że twoja koleżanka nie wyciągnęła z kontekstu wszystkiego, co się dało, a ja na swoim filmie pokazałam, że wyciągnęła moje słowa z kontekstu i zarzuciła mi rzeczy, których nie powiedziałam, które były dość mocnymi oskarżeniami, biorąc pod uwagę tematykę jej filmu. Więc nie dziw się, że o tym powiedziałam. Po drugie, jak mogłam wyciągnąć coś z kontekstu, jeżeli na bieżąco odpowiadałam na cały jej film i nie wycięłam ani jednego fragmentu z jej filmu. Jakby sam... Siebie słyszysz w tym momencie? Jak można nazwać manipulacją zwykłe przedstawianie prawdziwych faktów, które opierają się na prawdzie? Tak jak mówiłam, prawda zawsze sama się obroni. A ja przynajmniej nie bawiłam się w demontowanie filmu, tak żeby wyszło na moją korzyść, tylko podstawiłam prawdziwe fakty i prawdziwą prawdę. I prawdziwe dowody, tak jak zrobię to w dalszym ciągu. A jak już mówisz o tym promo, to wiem, że bardzo ci na tym zależy, i że dla ciebie tak naprawdę tutaj wybicie się ma największe znaczenie. Pokażę w dalszej części, więc zostańcie ze mną na dłużej, bo to naprawdę może być dla was ciekawe. Natalia teraz ciśnie bekę, ja też, że wyłączyłaś lajki. Jakby, czego się boisz? Nie rozumiem. To jest zabawne, że o tym wspominasz, ponieważ nie boję się niczego. To, że ja wyłączam lajki, jakby mam taki nawyk i robię to zawsze po opublikowaniu filmu, jakbyś nie zauważył. I generalnie jakby w tamtego dnia, kiedy wstawiłam ten film, to jeszcze tego samego dnia udostępniłam widoczność łapek, bo jednak stwierdziłam, że w tym wypadku lepiej, aby one były widoczne. Chodzi, no to nie wiem w ogóle, jak możesz poruszać ten temat, jeżeli widać wyraźnie, że moja ilość łapek pod filmem nie jest taka, żebym chciała ją schować, tak? A z kolei jej ilość łapek jest taka, że widać po prostu... że prawda sama się obroni, jak też wcześniej mówiłam. I to, że ona ma tyle łapek w dół, to jest po prostu konsekwencja jej działania. Pokazałaś, jaką babą jesteś. Taką, która lubi obrażać innych, jak widać. Jeszcze jej twarz w takim...
nie za bardzo idealnym wyglądzie. Okej, nie obraziła mi ani razu na swoim filmie. Przyznam ci rację, że z moją miniaturką mogłam trochę delikatniej, ale nie dziw mi się, jeżeli dziewczyna na siłę próbuje się mnie uczepić i po prostu w taki sposób reaguje, jeżeli ktoś na siłę mówi mi nieprawdę. I przez to jej widzowie, którzy oglądali to, wchodzili na mój kanał i po prostu robili to, co robili. To, jak ona to zrobiła, spowodowało, że ja, która buduje swoją reputację na YouTube od dłuższego czasu i ciężko nad tym pracuję i myślę, że jako osoba, jako twórca doskonale wiesz, o czym teraz mówię, w bardzo łatwy sposób jakby upokorzyła mnie i pokazała nieprawdę. Nikt nie powinien mi się dziwić, jeżeli nawet byłam zła, jeżeli nawet miałam jakąś reakcję tego typu, a jej miny przez cały film, ona praktycznie sama się o to prosiła. Okej, przyznam ci rację, że mogłam trochę tym przesadzić, że mogło to ją trochę urazić, ale czy ona się zastanowiła w momencie, kiedy przemontowywała cały mój materiał tylko po to, aby udowodnić mi swoją rację, która po prostu tylko dlatego, że nie potrafiła zrozumieć pewnej rzeczy i nie potrafiła wziąć do siebie, że ja nie kłamię, tak? Jeżeli chodzi o te fragmenty, które właśnie komentowałaś na swoim filmie a propos tych pierdów i tych zdjęć, to było tylko i wyłącznie po to, aby pokazać, że rzeczywiście tymi oczami przewraca i jakby to był dowód na to, że tymi oczami przewraca, więc jakbyś oglądał film cały, tak jak ja robiłam w jej przypadku, to jakby myślę, że wyciągnąłbyś to z kontekstu i jakbyś zrozumiał cały sens. Oczywiście było to przyśmiewcze i ja tutaj nie będę ukrywać, że to było przyśmiewcze. Ja doskonale wiem, do czego to wszystko zmierza i trudno było nie dać jej, że tak powiem, żadnej nauczki, bo ten film miał być mimo wszystko też jakimś rodzajem nauczki dla niej, ale rzeczywiście tutaj mogę jedynie za to przeprosić, bo to jest jedyny moment, w którym mogła poczuć się urażona, ale jakby sama się o to prosiła, a po drugie, no, nie wiem, jak mam to dalej skomentować, po prostu wrzucając filmy do sieci powinna się liczyć z tym, że ktoś może jej odpowiedzieć. Nie mogę się doczekać odpowiedzi Natalii. Z tego, co słyszałem, to jej słowa są poparte przez piercerów ze stowarzyszenia. Jestem ciekaw, cóż to będzie. Szczerze mówiąc, mało mnie interesuje, co ma mi do powiedzenia Natalia, ponieważ ja przedstawiłam ci, Natalia, rzetelne jakby informacje oparte na dowodach, a ty po prostu przeistoczyłaś mój materiał. I uwierz mi, że ja bym się do ciebie w ogóle nie przyczepiła, gdybyś powiedziała prawdę w moim temacie i gdybyś tak nienagminnie podeszła do stworzenia swojego materiału, gdybyś to zrobiła po prostu uczciwie, czyli tak jak trzeba, gdybyś to zrobiła z głową. A po drugie, tak jak już wcześniej wspominałam trylion razy, nie obchodzi mnie, co mają do powiedzenia ci twoi piserzy i tak dalej, bo ja nie dawałam poradnika, jak przekuć pępek. Ja nie dawałam poradnika, jak stosować jakieś rzeczy. To, co mi narzucacie, to jest po prostu wyssane z palca i ja po prostu stosowałam się, tak jak mówiłam, do zaleceń, którą ten pępek przekuwała i tak jak już mówiłam, zrobiła mi to dobrze, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń i jeżeli mi się to tak szybko zagoiło, to też świadczy o tym, że zrobiła to dobrze. I tak jak mówiłam na filmie i tak jak podkreśliłam w swoim pierwszym filmie, który kręciłam na temat tego przekuwania pępka, nie było to wykonane poprawnie i zwróciłam na to uwagę na swoim filmie i o tym powiedziałam, że jakby są inne cenia, dlatego żeby klient miał porównanie, żeby osoba, która to ogląda, miała też porównanie i też wiedziała, na co zwrócić uwagę, a to, że w moim przypadku było inaczej, to już jest inna kwestia i nie mam zamiaru jakby tego komentować. Wszystkim jakby nie może komentować czegoś, co jest po prostu zwykłą opowieścią, zwykłą historią, którą opowiedziałam i zarzucać mi, że ja komuś szkodzę, bo ja nikomu nic nie kazałam i każdy, kto ma swój rozum, wie o tym, że powinien stosować się do zaleceń osoby, która mu przekuła pępek czy inną część ciała, a nie do filmiku. Także też nie opieracie się w ogóle na morale całego mojego filmu, ale to już pominę. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego lekcję, mam nadzieję, że usuniesz ten film. Nie, nie usunę tego filmu. Wiesz dlaczego? Ponieważ mój film pokazuje prawdę. A jeżeli twoja koleżanka nagrywa film na mnie i nie mów mi, że nie nagrywa filmu na mnie, bo to, że zmieniła tytuł i jakby zmanipulowała to, żeby to inaczej wyglądało, nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu kręci film na mnie. Jeżeli chce nagrać mity, powinna nagrać to po prostu normalnie. Jeżeli chce komentować mój film, powinna komentować mój film, a nie robić trylion innych rzeczy, które prowadzą ludzi w błąd. Widać po twojej koleżance, że chwilami po prostu sama nie wie, co mówi. W jej filmie widać, że po prostu sama nie do końca wie, co mówi.
chociażby po tym, że bardzo często jej wzrok skierowany jest ku dołu. Czyli jeżeli patrzymy i jesteśmy czegoś pewni, nie kłamiemy, to jakby cały czas widać to w naszych oczach i widać to w naszej twarzy. Jeżeli ktoś mówi na zasadzie na przykład takiej, że no, ale ja tego nie powiedziałam, no naprawdę tego nie powiedziałam, no i tego nie powiedziałam, że tutaj jest totalna ściema. Ma swoje szkolenia, które kosztują mniej więcej 3000 zł. Które oczywiście zrobię w najbliższym terminie, kiedy będzie to możliwe. No, do... Przejdziemy może teraz do tej ciekawszej części filmu. I tutaj już radzę Wam wziąć głęboki wdech, ponieważ po prostu tak jak Natalia ma swoich przyjaciół, tak ja mam swoich przyjaciół. I tak się składa, że wypowiadając się w sieci i tak dalej, jesteś troszeczkę nieostrożny, ponieważ, no tak jak mówię, sam się, że tak powiem, z tym ujawniasz. Sam dajesz na siebie dowody. Dlaczego? Ponieważ tak się składa, że mój najlepszy przyjaciel, z którym przyjaźnię się od prawie 8 lat, jak już nie 8 lat, jest twoim znajomym i rozmawiał z tobą i doskonale wiem, jakie są prawdy, jakie są fakty i mam to wszystko czarno na białym. Przyjaciel był na tyle kochany i na tyle dobry, że po prostu pozwolił mi, abym pokazała to na filmie. Zacznijmy od samego faktu, że moim zdaniem to wszystko jest przez was ukartowane. Dlaczego? Ponieważ doskonale widać, że tutaj koleżance dobrze szło, jeżeli chodzi o zasięgi. Także zwróćmy uwagę na jej film, który ona dodała przed dodaniem filmu o mnie, przed dodaniem tego, jak komentuje mój film. Czyli mamy tutaj, jak widać, no niezbyt dużą ilość lajków, dużo dyslajków i te zasięgi są, nie ukrywajmy, słabe. Ja ogólnie nie dziwię Ci się, że mogło Cię to zdenerwować. Tutaj też widać komentarz, którym napisałaś dziękuję YouTube za to, że mam tam 3 lajki, super. I tutaj widać, że 5 miesięcy temu miałaś lekkie załamanie, ponieważ 5 miesięcy temu był właśnie wrzucony film przed tym filmem ze mną. Gadałaś też jednemu z prawdopodobnie moich widzów, o co Wam chodzi z tym usuwaniem komentarzy, po co mam usuwać coś, co polepsza mi statystyki filmu. Także tutaj też widać Twoje napięcie na to, żeby się wybić i jakby po prostu cel, widać Twój cel, żeby się po prostu wybić. Kolejna rzecz, tutaj podsumował Cię Twój przyjaciel, Twój kolega. To jest jakby fragment właśnie w jego wypowiedzi, czyli to, że Natalia nawet nie umie usuwać komentarzy. Także tutaj kolega ładnie Cię podsumował, ale jakby no nie będę w to wdrążać, bo nie chcę Was ze sobą skłócić, po prostu pokazuję to, co widzę. Rozumiem, że się tym interesujesz, ale po Twoim Instagramie widać, że 6 dni temu dodałaś post o tym, że przykułaś pępek. Czyli matematycznie obliczając datę wstawienia Twojego filmu i tak dalej, to maksymalnie dzień po tym jak przykułaś pępek, nakręciłaś film na mnie o tym mitach, jak przykuć pępek. Jakby wiecie, o co mi chodzi. Jakby masz ten pępek przykuty tak naprawdę od jednego dnia, a Ty się na ten temat wypowiadasz. I mam nadzieję, że nie będzie Ci się on goił tak długo, jak myślisz, bo jeżeli będziesz o niego dbała, to może nagoić Ci się naprawdę dużo szybciej. Tak jak było w moim przypadku, czy tak jak było w przypadku wielu innych osób. I po prostu nie rozumiem, czemu nie potrafisz tego zrozumieć, czemu nie potrafisz tego wziąć do wiadomości i czemu nie potrafisz po prostu uwierzyć w to, że nie wszystko musi być oparte na książkowych faktach i czasami są wyjątki i jakby no sama rozumiesz, o co chodzi. Przejdźmy może już do szczegółów, czyli tak, przykładowo może ten screen. Tutaj Bartosz pisze, ja bym ten komentarz usuwał i czy to jest dobra postawa po wyglądzie cisnąć, nawet sama Paulusia w odpowiedzi gada o jej wyglądzie. I tutaj jakby na tym etapie się może zatrzymajmy. Już pomijam fakt, że to jest napisane pod moimi skrzydłami menedżerskimi. Skoro Paula postanowiła zrobić dramę, ja postanowiłam zrobić dramę, uciszę to. Jak ona tego nie uciszy, najwyżej pomogę to rozgłośnić. Okej. Okay. I odpowiedź na ten komentarz, o którym on tam wspomniał, czyli mój widz skomentował film.
Ja wiem, że ludzi nie ocenia się po wyglądzie, ale sam wygląd tej youtuberki, czy nie wiem skąd to nagranie, mówi, aby uciekać i nie wracać, a treść mówi sama za siebie. Jest tylko potwierdzeniem wyglądu. Tu akurat nie pasuje powiedzenie nie ocenia książki po okładce. Co napisałam, to rzeczywiście coś w tym jest, ale ja osobiście mam wrażenie, że troszkę sztucznie się zachowuje na filmie. A to jest osobiście moje odczucie i tak jak powiedziałam, w żaden sposób nie chcę jej obrazić. Więc fajnie, że jakby narzucam się do jej wyglądu, gdzie ja jedynie potwierdziłam fakt, że rzeczywiście tak jest, że często widać po wyglądzie i po zachowaniu ludzi, jacy oni będą. Moim wrażeniem jest, że ten film jest trochę sztucznie nagrany i że trochę sztucznie się zachowujesz bez obrazy, ale jakby w którym momencie ja obrażałam twój wygląd, bo nie rozumiem. Rzecz, piszesz tutaj o tym, że powinnam usuwać komentarze. Po pierwsze, usuwać komentarze, przypomnieć ci, jakie ma podejście do tego Natalia? Po co mam usuwać komentarze, które zbierają mi zasięgi? Które powiększają mi zasięgi? Także tutaj mam vice versa. Po co ja mam usuwać komentarze, które zwiększają mi zasięgi pod filmem? I po co mam usuwać komentarze, które przyznają rację całej treści? To, że ktoś cię obraża, ja nie mam na to wpływu. A jeżeli nawet polajkuję komentarz swojego widza, czy że popieram to, że on na przykład cię wyzywa, tylko na przykład to, że jakby zgadzam się z inną treścią jego wypowiedzi. I jakbyś też nie zauważyła lub nie zauważył w większości moich filmów, tak jest, że ja każdemu mojemu stałemu widzowi daję serduszka, aby widział, że czytam na bieżąco jego komentarz i że jestem aktywna, więc jakby to nie jest żadne udowodnienie czegokolwiek. Przecież tak. Bardziej w obronie jednej strony do Pauli nie mam problemu, ale to nie powód, by Natalię oczerniać. Nawet jeśli Natalia źle nagrała ten film. Okej, tutaj przyznajesz mi rację, że Natalia źle nagrała ten film. No ale tak, prawda jest taka, że gdyby źle tego filmu nie nagrała, to by nie trzeba było nagrywać na niego takiej ostrej, jak to zrobiłam, odpowiedzi. A po drugie, ja jej tak naprawdę nie oczerniłam, ani razu nie powiedziałam na niej złego słowa. Jedyne, co tak naprawdę zrobiłam, to to, że podstawiłam te screeny z jej minami. I to jest jedyny moment w filmie, który może powiedzieć, że ją w jakiś sposób mogłam ośmieszyć, bo rzeczywiście było to celem ośmieszenia. Ja nie będę tego ukrywać, że to było po to, żeby ją delikatnie ośmieszyć, żeby miała z tego jakąś nauczkę. W tym nie było nic, co można by było nazwać ośmieszeniem, czy coś w tym stylu. Ej, kochanie moje, sam siebie podsumowałeś, czyli napisałeś. Ja z tego mam beka ogólnie. I może, że będą zasięgi, jak film wejdzie. I widać, że jakby podsumowując cały czas, tutaj chodzi o zasięgi, tak? Co tam jeszcze napisałeś? Coś na zasadzie, że Natalia tylko na tym zyska, chociaż ja o tym nie wiem, ale on wie. Czyli tutaj jest kolejny dowód na to, że wszystko, co robicie, jest w bardzo dużym stopniu prawdopodobieństwo, że to jest ukartowane i że planowaliście to od samego początku. Przytoczę tutaj jeszcze jedną treść. Natalia jedyne, co ma wspólnego, to to, że pod moimi skrzydłami Meda Czerskimi. Skoro Paulusia postanowiła zrobić dramę, w końcu beka z youtuberów to dobry content. Czyli tutaj po raz kolejny udowadniasz, że jedyne, na co się łasisz, to to, aby się na tym wybić. I jedyne to, na co się łasisz, to to, żeby na tej podstawie po prostu wybić kanał swój, czy tam kanał Natalii, tak? Nie, mega słabe, ale ciężko. Ciężko jest tak jednoznacznie się do tego odnieść, więc to jest mega słabe. Teraz najciekawsza rzecz, czyli tutaj mamy wypowiedź samej Natalii. Owszem, Natalii, na tą całą sytuację. Czyli tak, więcej reklam nie mogła wjebać. Ale ona ze mnie bekę ciśnie i wstawia moje miny, nawet ta miniaturka, co ona... A ja nawet jej nie obraziłam. Jeszcze się z nią zgadzałam w filmie. To jest hipokryzja i okej. Tak jak już mówiłam wcześniej, te miniaturki były po to, abyś miała z tego jakąś lekcję, żebyś miała z tego jakąś nauczkę i żeby ci pokazać, że po prostu nie powinnaś w taki sposób ze mną zadzierać. A po drugie, to, że wstawiam reklamy na film, to jest normalne i każdy youtuber, który zaczął zarabiać na swoich filmach, te reklamy wstawia. I ja nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć, ponieważ miałam prawo wstawić reklamy, tym bardziej, jeżeli spędziłam wiele godzin na montażu filmu i praktycznie straciłam pół dnia na to, żeby go zrobić, no to czemu miałabym na tym nie zarobić, skoro wyświetlenia się nabijają? Tym bardziej, że jakbyś nie zauważyła, mój kanał jest kanałem, na którym bardzo dużo inwestuję i bardzo dużo kupuję produktów, które też pokazuję na swoich filmach, więc jakby
fajnie by było, jakby to mi się w jakiś sposób zwróciło. I przede wszystkim mój cenny czas, bo już tracę drugi dzień przez waszą głupotę. Aczkolwiek, tak jak mówiłam, jedyne za co mogę cię przeprosić to to, że po prostu przesadziłam trochę może z tymi screenami, ale jakby sama się o to prosiłaś, robiąc to, co zrobiłaś. I powinnaś była się z tym liczyć, wrzucając filmy do internetu, więc nie rozumiem w ogóle, po co ta dyskusja. Drugie, jakby też wydaje mi się, że Bartek tutaj, znacie się ze sobą długo i ja nie chcę mi koloidować, bo wydaje mi się, że po prostu się lubicie. Jeżeli macie jakieś chęć do tego, żeby się tam do siebie zbliżyć, to zbliżajcie się, ale nie kosztem mojego kanału i po prostu, nie wiem, czytajcie sygnały, które sobie dajecie, może tyle? Myślę, że na tym etapie mogę skończyć i tutaj już ostatecznie powiem, że myślę, że w ostatnim filmie dostarczająco powiedziałam i pokazałam jakby całą prawdę, którą... Myślę, że w ostatnim filmie po prostu wystarczająco powiedziałam i pokazałam całą prawdę i ja nie muszę za każdym razem jakby do tego dociekać się, tak? I jakby teraz widzicie i po raz kolejny udowodniłam, że to wszystko i te całe wasze zagrania to jest jedynie próba wybicia się na dramie, którą tworzycie. I nie zarzucajcie mi, że ja zaczęłam dramę, ponieważ gdyby twoja koleżanka, gdyby Natalia po prostu nie podeszła do sprawy tak, jak podeszła i gdyby nie przeistaczała faktów i nie przemontowywała filmu, robiąc zupełnie inną wypowiedź niż powiedziałam, nie byłoby takiej sytuacji. A to, że nazwałam to potocznie dramą, jakbyście zauważyli i byli troszeczkę w miarę inteligentni, zauważylibyście, że to jest przyśmiewczo powiedziane. Herbatkę i oglądamy tą dramę. I że ja nie nazywam tego naprawdę dramą, tylko po prostu nazwałam to dramą tak po prostu dla beki. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu nazwałam to przyśmiewczo, tak? Chcę się zwrócić do was tak prywatnie. Jak wspominałaś na swoim filmie, myślałeś, że co? Że ja nic, że to będzie coś fajnego, że to będzie coś, co coś powie. A prawda jest taka, że ja powiedziałam, co myślę na ten temat, dałam podsumowanie, zachowałam się uczciwie, ponieważ nie wycinałam fragmentów z jej filmu, tylko po prostu komentowałam go jak leci, więc jakby nie rozumiem po prostu twoich zarzutów w tym momencie. Jeżeli chodzi o te zarzuty z groźbami i tak dalej, które uwzględniłeś w swoim filmie, można brać tego dosłownie, bo mówiąc tym, że będzie miała problemy, to nie była groźba, tylko to było stwierdzenie faktu, że jej na ten film odpowiem. Jeżeli ona odebrała to jako groźby, no to okej, spoko, ale to jest różnica między groźbą, a między stwierdzeniem faktu, bo w mojej intencji nie było to groźba. Gdybym chciała jej grozić, to bym powiedziała, że naślę na ciebie, nie wiem, ludzi, którzy cię pobiją i będziesz miał przerąbane. To by była groźba, a nie po prostu moja odpowiedź, że będzie tego żałować, tak? No bo jak widać, tego żałuję i jak widać, nie potrafię wziąć na klatę konsekwencji. I tak jak już wcześniej wspominałam, jeżeli chcesz się wybić, to po prostu rób to kreatywnie, nie kosztem kogoś i nie kosztem tworzenia dramy i nie mów mi, że ja tworzyłam dramę, bo ja jedynie broniłam swojego dobrego imienia, którym bezcześciłaś na swoim filmie i doskonale o tym wiecie i doskonale udowodniłam to w swoim materiale i tak jak mówiłam, wzięłabym na klatę oskarżenia, które są prawdziwe, a nie przemontowany materiał, tak abym wyszła na idiotkę. Bo prawda jest taka, że po twoim filmie ja nie miałam przyjemności i twoi widzowie atakowali mój kanał. Wow, nawet o tym pewnie nie pomyślałaś. Po drugie, jeszcze tam oskarżałaś mnie w komentarzach, że ja nasyłam na ciebie dzieci, że ja w ogóle załatwiam unlajki pod twoim filmem, a tak nie jest. Jakby ja mam swoje życie, ja mam 23 lata, jak wcześniej wspomniałam. Ja mam pracę, mam szkołę, mam prawo jazdy rzekomo. Właśnie, na prawo jazdy miałam się uczyć, a cały dzień przez was straciłam znowu. A praktycznie cały dzień prawie mi przez was przeleciał przez oczami, zanim jeszcze to zmontuję. Zaraz zostanę matką chrzestną, jak już wspominałam w jednym komentarzu i jakby jest dużo rzeczy, które mam na głowie i uwierz mi, że ja, tak jak pisałam ci zresztą, kiedy odpowiadałam na twój film, wstawałam tego dnia o 6 rano, wróciłam po południu, jeszcze straciłam cały wieczór na to, żeby to robić, a ty mi w ogóle napisałaś gdzieś tam coś, że ja nie mam czasu, żeby tak jak ty 3 dni siedzieć i coś wymyślać. Serio? Ty myślisz, że ja nad tym 3 dni siedziałam? Ja po prostu nie miałam czasu. Ja mam swoje życie, dziewczyno. Ja nie mam czasu na to, żeby ci odpowiadać. A jeżeli ja dostaję telefony od przyjaciela w środku nocy, że ktoś nagrał na mnie film, ja nawet tego filmu nikomu nie udostępniałam. Nikomu nie pokazywałam.
Jakby rozumiesz, nie chciałam tego rozgłaśniać, nie chciałam dawać ci jeszcze więcej wyświetlenia, nikomu tego nie pokazałam przed udostępnieniem swojego filmu. Nikomu. Więc to, że miałaś tyle dislajków, no to już nie jest moja wina. Jakby ja w to nie ingerowałam, nie wiem, kto mógł w to ingerować ewentualnie, ale myślę, że to jest kwestia tego, że ludzie po prostu się na tobie poznali. Także po prostu nie wiem, jak mam to skomentować. Nie zarzucaj mi czegoś, co jest nieprawdą, okej? Okay? Nie zarzucaj mi takich bzdur, bo ja mam swoje życie. I nie wiem, jakby doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wy będziecie pewnie wyciągać znowu z kontekstu, będziecie znowu komentować mój film i na siłę tutaj robić dramę, którą ja rzekomo zaczęłam, broniąc swojego dobrego imienia, co jest dla mnie w ogóle śmieszne. Także no tyle w temacie. Jeżeli chodzi o ciebie, Bartek, myślę, że powinieneś też trochę się wahać z tym, co robisz, bo próbujesz ośmieszyć mnie na siłę, a prawda jest taka, że mieszasz się w coś niepotrzebnie. A jeżeli chodzi o Natalię, myślę, że powinnaś też uwzględnić pewne rzeczy i wziąć to na klatę, a nie na siłę udowadniać swoje racje, bo jeżeli raz zachowałaś się nieuczciwie i w dalszym ciągu zachowujesz się nieuczciwie, to prawda do ciebie wróci. I jedyne, co mogę powiedzieć, to tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli uraziło cię to, w jaki sposób wyraziłam jakby dowody na to, że kręcisz oczami i tak dalej i w taki sposób zrobiła miniaturkę, no to mogę cię za to jedynie szczerze przeprosić. Ale myślę, że tutaj z mojej strony nie jest to nic, co powinniście uważać za dziwne, bo myślę, że na moim miejscu zachowałabyś się dokładnie tak samo i nie zgrywaj teraz pokrzywdzonej, bo sama zaczęłaś temat, więc powinnaś liczyć się z tym, że jeżeli wrzucasz coś do sieci, to prędzej czy później wyjdą z tego konsekwencje. Tak jak mówiłam, ja nie chcę nikomu szkodzić, nie chcę w żaden sposób wdrażać tego gdzieś tam dalej, ale jedynie wspomnę, że jeżeli to będzie szło w tym kierunku, no to po prostu będę zmuszona przenieść to do sądu. Będę zmuszona przenieść to na sprawę sądową i jakbym nie mam tutaj żadnych obaw, że mam prawo do tego, aby się bronić, po pierwsze, bo najlepszą bronią jest atak, tak jak wcześniej wspomniałam. I jeżeli będziecie dalej przeginać i dalej kombinować, aby moim kosztem się wybić właśnie na takich dramach, których ja, tak jak wspomniałam teraz, nie mam zamiaru już uczestniczyć, bo mam swoje życie, no to po prostu zobaczymy się. No to po prostu będę zmuszona zobaczyć się z wami w sądzie. I naprawdę chciałabym do tego nie dopuścić, więc tak, myślę, że tyle w temacie. Nie będę tego kontynuować, bo po prostu mam na to siły. Także życzę wam powodzenia w prowadzeniu waszych kanałów i mam nadzieję, że nie będziecie robić takich głupotek więcej, ponieważ to jest mega słabe zagranie z waszej strony i to, że po prostu tak bardzo zależy wam macie takie parcie na szkło, żeby w taki sposób postępować na tak naprawdę niewinnej osobie, która tylko powiedziała swoją historię. Także no nie będę tego kontynuować, myślę, że na tym etapie skończę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaczki i pa pa!